Hej, moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Danganronpa Trigger Happy Havoc. Kochani, jest to na razie ostatni odcinek, a przynajmniej ostatni w tym i następnym tygodniu, ponieważ biorę sobie urlop. Biorę sobie urlop tygodniowy od Dangana i w ogóle od drugich filmów, jeżeli chodzi o to. Dlaczego? W tej chwili startuje nowy serwer Minecrafta i to jeszcze zmodyfikowany, więc troszeczkę pracy nad tym mam. To raz. Po drugie, powiem wam osobiście, że czuję się już troszeczkę zmęczony. Czuję się troszeczkę zmęczony tym wszystkim, bo no, pracuję w sumie normalnie jak każdy człowiek od godziny tam, od godzin porannych do czasem 15-16, a czasem i drugie zmiany, więc no troszeczkę jest to dla mnie ciężkie. No ale dzięki temu przynajmniej, wiecie, no mogę te filmy robić na jakimś lepszym sprzęcie i tak dalej, no praca uszlachetnia, że tak powiem. A po drugie, no właśnie chcę mieć więcej czasu na tworzenie serwerów dla was, no i pewnie jakieś serie z nich robi ogólnie do robienia i tak dalej. Dlatego kochani, no nie będzie w następnym tygodniu Danganronpy, będą tylko i wyłącznie filmy o 14 godzinie, o 18 nie będzie nic, aczkolwiek myślę, że o 14 i tak jakiś ten film się pojawi, który będzie was satysfakcjonował. W tej chwili chyba wygrywa Cuphead i Loop Hero, z tego co widziałem na stronie, tak więc na te gry w tej chwili, na tych grach się w tej chwili skupimy. Dobra, ale moi drodzy, co ja zrobiłem? Mam nowe przedmioty, troszeczkę ich pospełnowałem, więc w tej chwili mamy już jak spędzać czas wolny. Tam miałem już chyba 57% stringi cesarza, świetne. 57% powtórek przedmiotów, więc starałem się te końce tak mniej więcej trzymać poniżej 50%, żeby tych powtórek było jak najmniej. No i co? Myślę, że możemy się teraz zająć czasem wolnym. A pierwszą osobą, którą teraz będziemy sobie brać, nie wiem czy ktokolwiek brał tą osobę wcześniej na YouTubie przede mną jako pierwszą. Możliwe, że brał, nie wiem. Ja chciałbym sobie pogadać z Mondo, ale ona już nie ma. Drzwi nawet nie drgnęły, muszą być zamknięte. No w szczególności, że Leon już nie żyje. Yasuhiro i Fumi. Dobra, gdzie był Mondo? Szukamy Mondo. Sakura, Celestia, Chichiro, Toko, Junko też już nie żyje. Dobra, to jest to samo. Byakuya, Mondo. Tu jest Mondo. To jest pokój Mondo. Nie mam teraz o czym z nim rozmawiać. No jak, nie mieliśmy czasu wolnego? Przepraszam bardzo. Wydawało mi się, że to był czas wolny. Zobaczmy, czy ktoś jest na stołówce. I no, byłem pewny, że to jest czas wolny. Celestia. Ktoś jest w kuchni może? W kuchni nie ma nikogo. Dobra, jak się włączało mapę? To jest pytanie za milion punktów. Tu jest mapa. I tu widać, że są jacyś ludzie. To jest Celestia. Toko jest w swoim pokoju oczywiście. Tu nie ma nikogo. To jest Taka, Hifumi i... Jiro. Właśnie, dobrze pamiętałem. Tu jest nasza... Jezu, nie pamiętam jak ona się nazywa. Sala gimnastyczna jest pusta. Korytarz, basen. Idźmy tu. Tu jest Mondo. Cześć Mondo. Co jest stary? Coś nie pasi? Czy powinienem spędzić trochę czasu z Mondo? Pewnie, że tak. Kurwa stary. Normalnie nie spędzałem tak dużo czasu z facetami. Ale muszę zabić trochę czasu, więc nieważne. Spędziłem trochę czasu z Mondo. Mondo i ja lepiej się poznaliśmy. Czy chciałbyś podarować Mondo prezent? Ależ oczywiście, specjalnie nakupowałem. I tak, poczytałem sobie mniej więcej, czy poczytałem, ktoś w komentarzach mi dał propozycję, żebym dał Mondo świeżą oprawę. Ale czy to prawda? Paski z bawełnianej tkaniny. Kiedyś były używane do bielizny i bandaży. Mówi się, że owijając się nią, ciało i dusza stają się jednością. Dobra, spróbujmy. Poważnie, gościu! Ta rzecz jest taka super rzadka!
Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Cholera, ale ja mam szczęście. Widząc, jak Mondo cieszy się z prezentu, który mu dałem, sprawia, że jestem szczęśliwy. Hej, Makoto, jak tam twój bajk? A? Mój bajk? No stary, twoja maszyna, twój chopper, twój motocykl. O, ja nie jeżdżę na niczym. No, nie jesteś już dzieckiem, no nie? Nadal nie masz maszyny? Boże, ale z ciebie jebany nudziarz. Wybacz? W porządku, niech będzie. Prowadzę cię w temat. Prawdziwy mężczyzna jeździ Kawasaki, czaisz? Właśnie tym jeżdżę. Powinieneś go zobaczyć, stary. V-Twin ma potworną moc, to tak jakbyś na nim tańczył. No, ale to nie dla wszystkich. Musisz mieć jakieś umiejętności, żeby to ogarnąć. A, musisz naprawdę kochać swój motocykl. Wiadomo, jestem cholernym bajkerem, nie? Jesteśmy nieźle pierdolnięci. No właśnie, jesteś liderem największego gangu motocyklowego w Japonii, prawda? No proste! Niezwyciężonego gangu Crazy Diamond. Chcesz z nami kiedyś pojeździć? Ach, ten dźwięk potwora wydobywający się z tej prostej rury. Jasna dupa, ale czad. Prostej rury? Wiesz, co to prosta rura, prawda? To jakby czegoś brakowało, prawda? Dlatego wydaje taki potworny dźwięk. Czyli rurka do palenia, gdy nie posiada tłumika, gdy ktoś jest rurą. Nie posiada się tłumika. Sam kiedyś, jak byłem małym gówniarzem, o tak, małoletnim. To pamiętam, jak miałem swój pierwszy skuter, oczywiście z silnikiem od kosiarki, to był fame, jak się nie miało tłumika i to tak pierdziało fajnie. To wtedy, gdy motocykl nie ma tłumika, tak? A, więc wiedziałeś, dobrze. No to tyle. Następnym razem, gdy będziemy jechać, ty jedziesz z nami. Gościu, przez to przypomniało mi się, jak pierwszy raz zacząłem jeździć. Mój starszy brat też jeździł, wiesz? Ma na imię Daya. Daya i Mondo. Razem byliśmy braćmi Diamond. Wszyscy w całym kraju nas znali. Ale ja zawsze byłem tym fajnym. Bracia Diamond? To trochę brzmi niewiarygodnie. Kiedy pierwszy raz wyszedłem pojeździć, skończyłem na tyłach całej bandy. W końcu psy nas dopadły, otoczyli mnie. Byłem po uszy w gównie, stary. Więc jechałem na pobocze, ale kiedy podeszli do mnie, powiedzmy, że to była niezła masakra. Masakra? Kurde, Mondo, musisz być naprawdę silny. Pewnie, że tak. Nie możesz sobie wymachiwać banerem naszego gangu bez takiej siły. W walce najpierw idą na lidera, żeby zabić lidera bandy, rozumiesz? To dlatego inne gangi mnie ścigają. Więc jeśli chcesz być liderem, musisz być twardym skurwielem. Zobaczysz, o co mi chodzi, kiedy przejdziesz się z nami pierwszy raz. Przygotuj się na to. A, właściwie może lepiej, żebym się w to nie angażował. I tak jak powiedziałem, nie mam motocykla. Nawet nie umiem nim jeździć. No to pojedziesz ze mną. Miałbym jechać z Mondo? Ale inne gangi najpierw szukają jego, prawda? Nie ma mowy. Hej, powiedziałem już. Przygotuj się na to. Cholera, aż mnie niesie. Nie mogę się doczekać, aż się stąd wydostanę. Mondo wyszedł i to w całkiem dobrym nastroju. Szlak nie jest dobrze. Nawet gdybym się stąd wydostał, nadal mógłbym się znaleźć w wielkich tarapatach. Profil ucznia Mondo został zaktualizowany na podstawie twoich doświadczeń. Twoja maksymalna liczba specjalnych punktów się powiększyła. Dobrze ci idzie. Ciągnąc za sobą swój niepokój, wróciłem do pokoju. Zostało jeszcze dużo czasu. Nie mogę tu tyle siedzieć, powinienem już wyjść. No dobra, to znów standardowa mapka i ciągniemy Mondo do końca. Stoko. Jadalnia, korytarz, przebieralnia, o. Shiro i Mondo. Czemu tu nie mogę iść? Nie myślę, że muszę sam wyjść. No dobra. Oni są tutaj.
Tu jest łaźnia, tutaj są. Chichiro. W sumie to jest programistka, też bym się chciał nią zainteresować, ale... Ale to może później, po Mondo. Chcę się stąd wydostać, z tej przygnębiającej dziury. Chciałbym pójść na plażę. Czy powinienem spędzić trochę czasu z Mondo? Pewnie, że tak. No jasne, że jestem chętny, by zabić trochę czasu z tobą, typie. Spędziłem trochę czasu z Mondo. Mondo i ja lepiej się poznaliśmy. Czy chciałbyś podarować Mondo prezent? Pewnie, jeszcze mamy te jedne bandaże. Tylko nie wiem, co on jeszcze by chciał dalej. Nie mam pojęcia, co on by chciał jeszcze dalej. Daj mu to. Miałeś coś takiego przy sobie? Dlaczego nie dałeś mi tego wcześniej? Dałem ci to, typie, już wcześniej. Widząc, jak Mondo cieszy się z prezentu, który mu dałem, sprawia, że jestem szczęśliwy. Jebany. Skurwiel. Jebany parciarski skurwiel. Co się stało? Dlaczego jesteś taki wkurzony? Dlaczego jestem wkurzony? Dlaczego jestem wkurzony? Nie widzisz tego? Muszę się stąd wydostać. Muszę się stąd wydostać i uciec jak najdalej się da. Noż kurwa, ale się wkurwiłem. Wiem, jak się czujesz, ale nie rób nic głupiego, okej? Zapowiesz na sparring, jeden na jednego. Jeden na jednego? Wyluzuj, to tylko walka na gołe pięści, bez broni. Co ty na to? Co? Nie słyszałeś? Walka na gołe pięści. Walka na gołe pięści. Lepiej, żebym szybko coś wymyślił. Kiedy powiedział walka na gołe pięści, myślę, że może to być... ...knockout jednym ciosem. Czy to coś w rodzaju knockoutu jednym ciosem? Cholera, masz jaja, stary. Czekaj, co? Myślisz, że padnę po jednym uderzeniu? Powodzenia, pizdo! Cholera, nie wiem, czego on ode mnie chce. Lepiej, żebym szybko coś wymyślił. Dobra, walka wręcz. Walka wręcz? O tak, ramię w ramię, pięść w pięść. Czekaj, przyjaciele nie mogą ze sobą walczyć. Ale tylko w ten sposób mogę się uwierzyć i spalić energię. Ale no wiesz, ja nigdy się jeszcze nie biłem. O, już wiem, dlaczego nie zapytasz Sakury? Co? To znaczy, możesz pójść z nią na sparring, prawda? Nie musicie walczyć, moglibyście tylko potrenować. Nie bądź pieprzonym idiotą, nie mogę uderzyć dziewczyny. A ona jest dziewczyną, nie? Zrujnowałbym swój honor, moja mama by mnie zabiła. Dobra! Mówię poważnie, nie mogę bić dziewczyn. To nie tak, że się jej boję czy coś, ty debilu. Okej, nie musisz krzyczeć. Styki mam we krwi, dupku. Kiedy się stresuję, to po prostu drę mordę, kurwa. Chyba musi być bardzo zestresowany. To po prostu nerwowy nawyk. Co w tym złego? Tylko sprawia, że trudno jest poderwać jakieś laski. Denerwuję się i zaczynam wrzeszczeć. Dlatego zawsze mnie odrzucają. I przez to mam teraz 10 przegranych z rzędu. A je jebać. Aż 10? To trochę niedobrze. Cholera. Prawie o tym zapomniałem. Dzięki za przypomnienie mi, palancie. I jak chcesz mi to wynagrodzić, zasrańcu. Teraz jestem trochę zdołowany, spadam stąd. Ramiona mu opadły. Mondo odszedł. Chyba trochę schrzaniłem. Ale zobaczyłem stronę Mondo, o której istnieje nie miałem pojęcia. To było nawet słodkie. Zamordowałby mnie, gdy tylko to usłyszał. Profil ucznia Mondo został zaktualizowany na podstawie twoich doświadczeń. Odblokowałeś umiejętność wolno, ale do celu. Dobra robota, zasłużyłeś na to. Po tym jak skończyliśmy, wróciłem na chwilę do swojego pokoju.
放送です。午後10時になりました。To jest szkolone ogłoszenie. Jest teraz 22. Tadaima yori, yorujikan ni narimasu. W związku z tym, oficjalnie jest teraz cisza nocna. Mamonaku, shokudou wa doa o rokku saremasu node, tachiiri kinshi to narimasu. Wkrótce drzwi do jadalni zostaną zamknięte, a wejście w to miejsce będzie surowo zabronione. Dewa, dewa, ii yume o. Oyasumi nasai. No dobrze, słodkich snów wszystkim. Dobranoc, śpijcie spokojnie. Karaluchy pod poduchy. Minął kolejny dzień. Ale mimo, iż dzisiejszy dzień się zakończył, ta gra jeszcze się nie skończyła. Jak długo to będzie trwało? Gdy ten stres i niepokój nie pozwalały mi zasnąć aż do późnej nocy, Teatr Monokumy. Ilekroć zauważam uroczą dziewczynę, mam tendencję do gapienia się na nią. Nic na to nie poradzę, po prostu intensywnie patrzę. Któregoś dnia pojechałem rowerem na stację kolejową. Byłem w łazience i po prostu patrzyłem na siebie w lustrze. Dobre. Dzień dobry wszystkim. Jest teraz 7 rano i noc oficjalnie się zakończyła. Czas wstać i grać. Przygotujcie się na kolejny przepiękny dzień. Cóż, chyba najpierw pójdę do jadalni. No dobra, chodźmy do jadalni. Co nas spotka w jadalni? Poszedłem na grupowe śniadanie, tak jak zawsze, ale... Czy to już wszyscy? Wydaje się trochę pusto. Byakuya i Toko wyrwali się stąd wczoraj, więc nikogo nie dziwiło, że nie przyszli na także dzisiaj. W jakiś sposób nawet stół wydaje się większy. Zakładam, że dzieje się tak dlatego, ponieważ trzy osoby nie żyją, a dwie nie chcą rozmawiać. Tak, gdy pięć osób tutaj nie ma, to wydaje się tu trochę pusto. No, wiem, że mniejsza zbiakują, ale czy nie powinniśmy pójść sprawdzić co z Toko? Głosuję na nie, jest mega irytujący. Jak możesz być tak oziębły? Jesteś niczym cukierek lodowy. Co? Nie, one nawet nie są zimne, są miętowe. W każdym razie, Byakuya jest tu prawdziwym problemem. Jeśli nie będziemy mieć go na oku, naprawdę może kogoś zabić. Widać to w jego oczach. Nie mamy wyboru. Weźcie jakąś linę, musimy go związać i zakneblować. To chyba lekka przesada. On ma rację. W tej sytuacji nie ma nic straszniejszego niż sprzymierzeniec, który wypuszcza na sojuszników swoje działa. To tak jak wtedy, gdy byliśmy dziećmi i konkurowaliśmy ze sobą na WF-ie. O czym ty pierdolisz? Użyjesz liny do zawodu w przysiąganiu czy coś? Debil. Nie jestem debilem. Ty jesteś debilem. Nazywasz mnie debilem? A? Co się stało, Chichiro? Nie wyglądasz za dobrze. O, właśnie przechodzę przez mały epizod samonienawiści. Co? Samonienawiści? Cóż, po tym co Byakuya mi wczoraj powiedział, tak się zdenerwowałam, że zamknęłam się w sobie. Nie mogłam nic powiedzieć. Mondo musiał mi pomóc i nawet on powiedział, że jestem osobą, która nie potrafi się bronić. Nienawidzę tego, jak słaba jestem. O, rozumiem, więc Mondo doprowadził cię do depresji. Co? To jest moja wina?
Nie chciałem być niemiły. Poza tym, dziewczyny są po prostu naturalnie słabsze, no nie? Ty płaczesz? No. To dlatego, że krzyczałeś jak jakiś szaleniec. Oj, oj. Ej, daj spokój. Nie płacz. To moja wina, okej? Nie będę już na ciebie krzyczeć. Naprawdę? Nie jestem pewna, czy mogę w to uwierzyć. Zamknij się. Wiem. Złożę ci obietnicę, tak? Jak mężczyzna. Obietnicę jak mężczyzna? Może wspomniałem o tym wcześniej, ale... Kiedy byłem dzieckiem, mój brat zawsze w kółko mi powtarzał, że bez względu na wszystko, prawdziwy mężczyzna zawsze dotrzymuje obietnic. To mi pozostawił. Pozostawił? Och, no... Mój brat nie żyje. O, rozumiem. Zresztą, nie chcę o tym rozmawiać. Nie chcę, żebyście wszyscy płakali. Tak czy inaczej, możesz mi zaufać, kiedy złożę tę obietnicę. Więc nie musisz już płakać. Okej. Arigato. Dziękuję, Mondo. Spoko. Demo. Ale nadal nie podoba mi się to, jaka jestem teraz. Przestać się silniejsza. Wszystko sprawia, że płaczę, ponieważ jestem taka słaba. Niedobrze. Mimo tego nie stresuj się tym za bardzo. Nie, ja chcę stać się silniejsza. Może powinnam zacząć ćwiczyć. W takim przypadku chętnie pomogę w każdej chwili. Ale wtedy panna Fujisaki zostanie rozbita na milion kawałków. Co to? Ty, zamknij się. Dawaj. O, w końcu pojawił się uśmiech, co? Tak. Arigato. Dziękuję, kochani. Wygląda na to, że Chichiro znowu tknęło życie. Jeśli będziemy sobie pomagać w ten sposób, to prędzej czy później wyjdziemy z tego przeklętego miejsca. To znaczy, kiedyś na pewno. Wciąż jednak naszym największym zmartwieniem jest teraz ta dwójka, która nie pojawiła się na śniadaniu. Dobrze, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discorda, harmonogram i głosowanie macie na stronie. Tak samo serwer do Minecrafta i Terrarii również jest zamieszczony na stronie. Dobra, a teraz trzymajcie się. Hej, hej!